Dzień dobry Państwu, Łukasz Malenda, witam Państwa bardzo serdecznie. A moim Państwa gościem jest dzisiaj Marta Michalska-Wilk, szefowa Klubu Radnych Koalicji Obywatelskiej. Dzień dobry, witam. Dzień dobry Panie Redaktorze, dzień dobry Państwu. Pani Przewodnicząca, zacznijmy może od smutnej informacji, a mianowicie liczby osób zmarłych na koronawirusa w naszym regionie. Parę dni temu 16, wczoraj zdaje się 10. To spore liczby. Moje pytanie jest takie, czy to już jest taki punkt, że powinniśmy się bardzo obawiać? Już nie mówię o miejscach na przechowanie zwłok, ale mówię o tym poziomie, czy idziemy drogą włoską. Niestety pandemia zbiera to niechlubne żniwo w postaci zarówno tych dziennych, tej dziennej liczby zachorowań, jak i niestety zgonów. To czy powinniśmy się obawiać? Na pewno przede wszystkim powinniśmy już od dawna o siebie dbać i uważać na to, co się wokół nas dzieje, bo to nie jest żadna fikcja. To naprawdę jest bardzo blisko i może dotyczyć każdego z nas. To także pokazuje, jak już pod ścianą stoi nasza służba zdrowia. Codziennie słyszymy o tym, ile czasu spędzają pacjenci na SOR-ach, ile czasu spędzają pacjenci w karetkach, czekając na przyjęcie. Ale myślę, że dzisiaj nie czas, żeby o tym rozmawiać, tylko apelować naprawdę do wszystkich, że w razie, szanowni państwo, jakichkolwiek objawów zgłaszajcie się do lekarza, do szpitali. Wiemy, jak to wygląda, ale naprawdę zarówno lekarze, pielęgniarki, jak i cały personel medyczny. Tak samo jest, myślę, na skraju wyczerpania. No i kolejny apel do wszystkich Państwa ozdrowieńców, którzy mogliby oddać osocze. Pani ostatnio sama dla osoby Tak, bliskiej ja ostatnio sama szukałam osocze. Dla taty, udało się to osocze znaleźć, więc wiem, ile to kosztuje zdrowia i nerwów i wszystkich proszę o to, kto przeszedł COVID-19, aby to osocze, jeśli tylko zdrowotnie może je oddać, po prostu oddawał, bo ono ratuje życie. No to zostawmy na chwilę koronawirusa. Przejdźmy do słów Dariusza Wójcika z tego tygodnia o bombardowaniu Niemiec co 50 lat. W ciągu ostatnich 2 dni zrobiły one spore zamieszanie i karierę w internecie i nawet w telewizji ogólnopolskiej. Wczoraj dystansował się wobec nich szef klubu radnych Łukasz Podlewski. A dlaczego tak cichutko jest ze strony polityków Platformy Obywatelskiej? Nie, już przypominam sobie, że mniej kontrowersyjne wypowiedzi były różnego rodzaju polityków i państwo strasznie robiliście raban, a tutaj cichutko. Zarówno ze strony przewodniczącego radomskich struktur PiSu, jak i ze strony przewodniczącego klubu radnych PiSu oczekiwałabym zdecydowanego i mocnego odcięcia się od tych słów, ale także przede wszystkim wyciągnięcia konsekwencji. Te słowa to skandal, które wypowiada radny, samorządowiec, były i wieloletni przewodniczący Rady Miejskiej takiego miasta jak Radom. Te słowa niestety postawiły nasze miasto w bardzo złym świetle w całej Polsce, bo tą haniebną wypowiedź cytowały ogólnopolskie media. To jest naprawdę wstyd. Natomiast uważam, że władze partii Prawa i Sprawiedliwości w sytuacji, w której obecnie się znajdują, nie będą miały odwagi do tego, aby wyciągnąć konsekwencje wobec Dariusza Wójcika. A w jakiej sytuacji się znajdują władze partii? I wobec jego słów. W sytuacji wewnętrznych konfliktów, które mają zarówno, które możemy obserwować na arenie, że tak powiem, w całej Polsce, jak i tutaj lokalnie, bo tutaj też widzimy, że te spory i konflikty personalne w klubie Prawa i Sprawiedliwości są. Natomiast dla mnie za takie słowa Dariusz Wójcik powinien zostać usunięty z partii, jeśli partia miałaby jakiekolwiek zasady. Ale co można powiedzieć i skwitować to krótko, szanowni państwo, jaka partia, taki Churchill. Ja tu rozumiem, że pije pani do tego, że cytatem z Churchilla pan radny Wójcik się dokładnie posługiwał. Tak. No dobrze, tak trochę przyganiał kocioł garnkowi z tą sytuacją partyjną, bo tak naprawdę akurat Jarosław Kaczyński wczoraj zdaje się ten pożar w swojej partii w klubie parlamentarnym przynajmniej na chwilę przygasił. Natomiast Platformie też nie jest za ciekawie, bo o ile najpierw mieliście awanturę o wybór przewodniczącego, został wybrany przewodniczący, później była awantura o szefa klubu parlamentarnego, a teraz wkrótce pewnie będą wybory partyjne i już chodzą słuchy, że też niezłą awanturą może się to skończyć.
Nie wiem, kiedy będą wybory w strukturach Platformy Obywatelskiej, bo musimy sobie zdawać sprawę z tego, że sytuacja epidemiologiczna na pewno temu nie sprzyja. Ale ja nieraz wyrażałam i mówiłam o tym, jakie jest moje zdanie na temat funkcjonowania czy pewnych działań podejmowanych przez Platformę Obywatelską. I także mam swoje zdanie na ten temat. Uważam, że chociażby w Radomskiej Platformie Obywatelskiej mogłoby dziać się lepiej, że te struktury Platformy Obywatelskiej w Radomiu mogłyby dużo bardziej aktywnie działać. Dużo większa także powinna być aktywność przewodniczącego radomskich struktur. Także dużo więcej powinno być spotkań członków po to, by podejmować różnego rodzaju działania do tego, aby tych członków mobilizować do większej takiej chociażby aktywności publicznej. I to potem rodzi szereg różnego rodzaju problemów, chociażby jak problemy z komunikacją, bo ci członkowie chcą być aktywni, ale żeby mogli być aktywni, to różnego rodzaju inicjatywy muszą i powinny wychodzić bezpośrednio z samej partii. Nie boi się pani, że właśnie to jest kolejny raz, kiedy krytykuje pani własną partię publicznie w mediach? Nie, nie boję się, dlatego że mam swoje zdanie i zawsze będę o nim mówić. Uważam, że żeby być dobrym przewodniczącym struktur, trzeba być tutaj na miejscu. Praca, czy to w sejmiku, czy to w sejmie, proszę mi wierzyć, na pewno znacząco to utrudnia. Więc myślę, że to także jest dobry moment, aby powiedzieć o tym, że w najbliższych wyborach samorządowych wystartuję na stanowisko szefa Platformy Obywatelskiej w Radomiu. Jestem tutaj na miejscu, działam i pracuję lokalnie, ale także uważam, że szef powinien być tutaj każdego dnia, powinien być aktywnym i mocnym głosem tych struktur Platformy Obywatelskiej, ale także powinien dać takiego nowego tlenu, nowego życia tej organizacji, chociażby przez to, aby pobudzić tą aktywność wszystkich członków, a nie tylko pojedynczej jej bardzo wąskiej... Da się jeszcze obudzić Platformę Obywatelską? Czy w tej chwili zostanie zjedzona przez Szymona Hołownię? Nie, oczywiście bardzo mocno w to wierzę, że da się pobudzić. Nie tylko absolutnie przez samokrytykowanie, bo to nie o to chodzi. Trzeba współpracować z różnymi, jak nie ze wszystkimi środowiskami i tej współpracy szukać przede wszystkim dla dobra Radomia. Więc jeśli uda także mi się przekonać do swojej wizji funkcjonowania partii czy do swojej osoby członków Platformy Obywatelskiej, to także takiej współpracy będę szukała. Nie boję się wyzwań i tak jak mówię, mam nadzieję, że nieraz udowodniłam, że mam swoje zdanie i mam nadzieję, że Platforma Obywatelska ma szansę na to, aby być partią dużo bardziej aktywną, ale także, żeby głos radomskich struktur Platformy Obywatelskiej był bardzo mocno słyszalny i zauważalny w Warszawie. Na pewno nie może być tak, że będziemy... A w tej chwili tak nie jest? To różnie z tym naprawdę, panie redaktorze, bywało. Na pewno ja będę taką osobą, która będzie tego zdania bardzo mocno bronić, bardzo mocno go artykułować, bo to my tutaj lokalnie wiemy, jakich mamy liderów, jakich mamy członków, co możemy zrobić i jaki mamy przede wszystkim pomysł na to, aby lokalnie partia była w stanie wygrywać wybory. No to porozmawiajmy właśnie o tym, co robi partia, w zasadzie klub radnych i prezydent miasta z państwa ugrupowania. Budżet miasta szefowi klubu radnych PiS-u się on nie podoba. Mówi, że on jest mało ambitny, że stać nas na więcej, mimo iż sytuacja budżetowa jest trudna. Ale z drugiej strony nie ma tak mocnych sygnałów negatywnych wobec tego budżetu, jak w latach poprzednich. No i zastanawiam się, jak państwo to odbieracie. Czy to jest sygnał ze strony radnych PiS-u, że ta strategia, którą do tej pory przyjmowali, po prostu i tak suma summarum była nieskuteczna i po prostu ten budżet przejdzie z lekkimi poprawkami, czy wręcz odwrotnie szykujemy się na sytuację taką, że znowu wiele miesięcy będziemy bez budżetu? Zgadzam się z jednym z przewodniczącym Podlewskim, że stać nas na więcej. Oczywiście, że stać nas na więcej. Natomiast sytuacja epidemiologiczna w kraju sprawiła, że no niestety ona się bardzo mocno odbiła na finansach samorządów. Także oczywiście nie ominęło to Radomia. Budżet został złożony do Biura Rady Miejskiej. Nie jest to na pewno budżet marzeń,
marzeń zarówno prezydenta Witkowskiego, jak i nas jako Klubu Radnych Koalicji Obywatelskiej i na pewno nie jest to budżet marzeń radnych Prawa i Sprawiedliwości, ale jest to budżet na miarę możliwości, uwzględniający gospodarcze skutki pandemii. Szanowni Państwo... A czy on jest uczciwie napisany? Bo radny Podewski sugerował, że ten deficyt 64 miliony złotych, to on jest dopiero... To wiadomo, że on już będzie większy, bo niektóre koszty, niektóre wydatki wiadomo, że będą większe i one tak jakby z góry zostały zaniżone. Wiadomo, że te uchwały budżetowe później w trakcie roku bardzo wiele razy się zmieniają, bo nie jesteśmy w stanie oczywiście wszystkiego przewidzieć, natomiast nie możemy zarzucać, że on jest nieuczciwie napisany. Szanowni Państwo, chociażby wpływy z podatków będą, szacujemy, że będą około 40 milionów złotych mniejsze niż te, których moglibyśmy się spodziewać w normalnej sytuacji, w której byśmy się znajdowali. Oczywiście mimo trudnej sytuacji nie rezygnujemy z najważniejszych i strategicznych dla miasta inwestycji. Inwestycje to blisko bodajże 134 miliony złotych. Oczywiście tutaj zaraz padnie zarzut, że większość z nich to są inwestycje kontynuowane. Tak, inwestycje kontynuowane, które należy zakończyć, to jest 92... Tu pada zdecydowanie poważniejszy zarzut pani radna, mianowicie radny Podewski mówi, że i przytacza słowa prezydenta, który ponoć na komisji powiedział, że inwestycje będą później rozpoczynane, później realizowane w późniejszych latach, tak aby mogły się kończyć w roku wyborczym, sugeruje radny Podlewski. Nie słyszałam takich słów pana prezydenta na komisji, natomiast ten rok jest bardzo trudny. Mam nadzieję, że kolejne 2022 czy 2023 rzeczywiście będą latami, gdzie tych pieniędzy w miejskiej kasie będzie więcej, gdzie tych pieniędzy będziemy więcej w stanie przeznaczyć na inwestycje, na kulturę, na oświatę, na podwyżki dla pracowników, czy to MOPS-ów, czy DPS-ów. Tak, mam nadzieję, że te kolejne lata będą dużo lepsze niż ten, ale także w tych latach, oprócz tych inwestycji kontynuowanych, jak chociażby zakupy sprzętu na radomską rehabilitację, budowa sali gimnastycznej przy PSP numer 31, przybudowa gimnazjum dawnego na ulicy Kujawskiej, czy oczywiście trasa NS, także wprowadzamy nowe inwestycje. Tak bardzo ważna i wyczekiwana przebudowa ulicy Marii Fołtyn, oczekiwana przez radomskich przedsiębiorców, ale także to inwestycja, o której bardzo głośno mówił prezydent Witkowski, Klub Radnych Koalicji Obywatelskiej. To także... Radni PiS-u mówią, że za to tylko dwie ich propozycje zostały uwzględnione z kilkudziesięciu. To także budowa żłobka na Workach. Ja to także Nie, panie redaktorze, to także radomski program drogowy, gdzie będziemy mogli... Tak, i tu przy radomskim programie drogowym utwardzić. To samo mówią, że jest niby radomski program drogowy, ale niewiele więcej pieniędzy jest przeznaczone jak w tym roku, plus jeszcze dodatkowo nie wiadomo, jakie to będą ulice. Szanowni Państwo, co by nie powiedzieć do radnych Prawa i Sprawiedliwości, to będzie źle. Sytuacja finansowa miasta ze względu na pandemię jest naprawdę trudna, taka a nie inna. Musimy ten rok przeczekać, a mimo wszystko, panie redaktorze, pokazuje, że te nowe inwestycje też w tym budżecie się znalazły. Znalazł się chociażby radomski program drogowy, znalazł się radomski program chodnikowy i te ulice także będziemy w stanie robić, pewnie nie w takiej ilości, jakbyśmy sobie tego życzyli. A wie pani konkretnie, które to będą ulice? Nie wiem konkretnie, które to będą ulice. To, że tak powiem, wymaga analizy, ale także musi być spełnionych wiele kryteriów, więc tutaj myślę, że... to nie jest tak właśnie, że diabeł tkwi w szczegółach? Oczywiście możemy, tak, diabeł tkwi w szczegółach, usiądźmy do rozmów, pokażmy, które ulice, zresztą my mamy te propozycje radnych Prawa i Sprawiedliwości, także są propozycje, pan prezydent ma propozycje Klubu Radnych Koalicji Obywatelskiej, więc myślę, że będzie na to czas, żeby usiąść i także te ulice wskazać, które spełniają formalnie wymogi, które można utwardzić. Oczywiście tych pieniędzy nie jest dużo, bo no wiadomo, też przyzwyczailiśmy się do tego, że ten radomski program drogowy jest naprawdę takim sztandarowym projektem prezydenta Witkowskiego, który realnie pokazuje, jak nasze miasto pani, w najmniejszych... Jakby miała pani obstawiać, przejdzie budżet w pierwszym terminie? Mam nadzieję, że tak. Mam nadzieję, że ta dyskusja będzie merytoryczna w pełnym zrozumieniu sytuacji, w której się znaleźliśmy. Nie zakładam, że on przejdzie w tym kształcie, czy będą jakieś niewielkie korekty, ale mam nadzieję, że ten budżet razem z radnymi Prawa i Sprawiedliwości uda nam się... stawiamy kropkę, przyjąć. Przyjąć. Radna tak jest. Marta Michalska-Wilk była moim Państwa gościem. Dziękuję panie redaktorze, dziękuję Państwu. Łukasz Molenda, do zobaczenia i usłyszenia.